pewno znacie to uczucie, kiedy jest koniec lekcji i nagle dowiadujecie się, że... La, 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 la. Wreszcie koniec lekcji! Wiesz, że jest zastępstwo? Co to? Jakie? Matematyka. Nie! Jest to matematyka. Biedactwo, ma coś z głową. No, szkoda mi takich ludzi. Chodźmy stąd. Matma! Ha, ha, ha! Oni nigdy mnie nie przechytrzą. Znam tajne sposoby. Przeżyję te 45 minut! Myśl, 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 myśl. Kartka papieru? Jest. No może dwie jeszcze kartki papieru. Są. Chodź do przespania 45 minut? Jest. Nawet serduszka. Trupia czaszka? Jest. Nóż do masła? Jest. Posmarowany keczupem? Biedronka do gry? Jest. Muszla? Jest. I magiczny kucyk z krainy przyjaźni? Jest. Jestem przygotowana na rzeźnię! O nie! Nie mam telefonu! Wróg mnie rozbroił! O nie! Crazy! Dzwonek na lekcję. Kate przygotowuje się do prawdziwej wojny. Korytarzami przemierza o... Złowrogi człek. Jego fioletowe oczy przepełnione zgrozą oraz twarz. I co najgorsze, trzyma trunek na usypianie dzieci. Dzień dobry. Dzień dobry, dzieci. Kate, czemu nie jesteś w szeregu? Wróg zaatakował znienacka. Kate nie wie, co odpowiedzieć. No bo ja... Piękne rzeczy! Już szybko! Na co czekasz? Do szeregu! Za karę wasza koleżanka i również wy piszecie dzisiaj kartkówkę ostatniej lekcji. Nie! No Kate! Collins, oddaj telefon! Ale proszę pana, moja mama jest bardzo ciężko chora. Muszę mieć cały czas z nią kontakt. W każdej chwili może umrzeć. Colin, fajne piszesz bajki dla dzieci. Za kłamstwo będziesz przepytany. Ruszamy do klasy. A to początek rzeźni. A więc dobrze, wyciągamy karteczki. Co było na ostatniej lekcji? O Boże, nie pamiętam. Myśl, 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 myśl. Co to za działanie z kosmosu? Tylko się nie da rozwiązać. Mówiłaś coś, Johnson? Wróg rozbraja Kate. Proszę pana, mówiłam, że matematyka jest świetna. Zaczyna się prawdziwa wojna. Na riposty. Cieszę się, że tak bardzo lubisz matematykę. W takim razie napiszesz jeszcze jedno działanie. Proszę pana! Mija czas. Wszyscy mają rozwiązane zadania, tylko nie ona. Kate. Gorszych zadań nie mógłbym wymyśleć. Oddajemy karteczki. Nie. O nie! Zawalę ten sprawdzian! Będę kiblować, nie? Ja zbiorę, proszę pana! Dobrze, Fox! Johnson zmarzy tablicę! Fuck! Czemu ja? Fuck! Czemu ja? Daj pracę! Daj ten sprzedawca jaj! O matko, co ty tam napisałaś? Nie! Proszę! Dziękuję, Fox! Johnson, ruszaj się do tej tablicy! Na zaproszenie czeka! Dobrze, proszę pana. Johnson! Takie proste zadania to by nawet kot rozwiązał, a ty? Macie rację, gratulujmy temu geniuszowi. Jaka jest najsłabsza ocena? 1. Gratuluję, Kate. W Niemczech dostałabyś 6, wiesz? A, dziękuję. Muszę zrobić jakiś podstęp. Muszę go zniszczyć. Nienawidzę go. Ej, wszystko dobrze? Tak. Wiem, użyj najgorszej broni świata. Kupę kapony! Johnson, ty się dobrze czujesz? Jesteś w liceum, a nie w przedszkolu. Co to jest w ogóle za jakiś... Co to w ogóle jest? Jakiś kusyk pony. Zachowujesz się gorzej niż jakiś przedszkola. Johnson!
Przestań się tym bawić! Kucyku, pomóż mi! Jesteś przecież magiczny! Magiczny kucyk, pomożesz mi, prawda? Wiem, promieniuję od niego energię! Poleciał! Nie! Jak ty się zachowujesz, Johnson? Zaraz będziesz siedzieć przy moim biurku nauczycielskim! O nie. Właśnie minęło 35 minut. Dwie minuty tylko do dzwonka, Kate. Zdaje się, jakby trwało to wieczność. Ile jeszcze? Wiesz, co to jest zegarek? Wiem. Rozbrajanie wroga nie wyszło. Ale Kate jest bardzo sprytna. Ponieważ nasypała sól do cukierniczki zamiast cukru, kiedy pan ją o to prosi. Jej, dzwonek! Dom! Dom! Kate, gdzie idziesz? Do domu, panie profesorze. Oczywiście źle ci poszło na kartkówce, więc zafunduję ci dodatkowe lekcje. Bezpłatnie. Dziś zaczyna się pierwsza. Nauczę cię perfekcyjnie dodawać, mnożyć, dzielić. Bo oczywiście podstawówce cię tego nie nauczy. RIP. Hejka, moi kochani, tutaj Zafira LPS TV. Nie wiem, po co ja się przedstawiam. Ale tak na poważnie, Boże, jak ja się cieszę, jestem taka mega podjarana i taka podekscytowana, no bo w końcu wybiło mi 1000 subskrypcji, Rzej, no, kiedy to nagrywam jest 998 i wiem, że w każdej chwili może powiedzieć 1000, ja się tak mega denerwuję, ja tak wam mega dziękuję, więc z tej okazji postanowiłam nagrać coś humorystyczne, no i jakoś tak wpadło mi to do głowy, no nie stąd, nie złową, więc mam nadzieję, że chociaż to trochę było śmieszne, chociaż pewnie nie, ale co tam. Jeszcze tam pracuję nad sleep, bo muszę kilka tam różnych tam rzeczy dołożyć i w ogóle, także troszkę jeszcze poczekać. Dziękuję za pytania w ziemniaczku, no i w sumie to tyle, dziękuję wam jeszcze raz. A teraz zapraszam na bonusik, czyli błędy, jakie zrobiłam przy nagrywaniu. Bajo! Biedactwo, ma coś z głową. No. No nie. Kod do przespania 45 minut? Yes. Posmarowany ketchupem. Dobrze, proszę pana. Zbrojanie wroga nie wyszło. Ale Kate jest bardzo sprytna. Sypała do filiżanki kawy twojego profesora sól zamiast cukru. Kiedy o to ją poprosił. Skąd wzięła sól? Z magicznej muszli. No. Oczywiście źle ci poszło, więc zafunduję ci.